Tomasz pyta, jak pan docent oceniłby stopień spenetrowania polskiego państwa podziemnego przez służby wywiadu III Rzeszy? To trochę takie pytanie na cały wykład może, ale to w telegraficznym skrócie, proszę. No to jest bardzo ważny temat. Proszę państwa, tym tematem się interesował nieboszczyk, profesor i zarazem generał Tadeusz Walichnowski, którego znałem osobiście. Ja się tu tylko ograniczę do cytatu, no, tego, co powiedział mi profesor Walichnowski. Otóż on przez pewien okres był odsunięty, no ale można powiedzieć, no, miał stanowisko w owym czasie mało znaczące, ale dość wysokie, bo był szefem archiwów. I jako szef archiwów w okresie Gierkowskim. Oczywiście współpracował, bo wtedy była już współpraca między archiwami RFN-u, Republiki Federalnej Niemiec i Polski. I profesor Walichnowski tam poznał dzięki temu szefa Bundesarchiv w Koblencji. Proszę państwa, kiedy spotkałem profesora Walichnowskiego już w 90-tych latach na konferencji naukowej w uczelni profesora Koźluka. Tam on miał referat, ja miałem referat. I akurat siedliśmy na plenum, na plenarnej sesji, siedliśmy obok siebie, ja że znałem go już wcześniej. To on mi opowiedział bardzo ciekawą rzecz. Jako ten szef archiwów pojechał do Koblencji, do Bundesarchiv i zwrócił się do szefa Bundesarchiv jako już swego znajomego, jak dyrektor archiwów do dyrektora archiwum, a Walichnowski był znany z tego, że po linii MSW, jak był jeszcze wicedyrektorem departamentu i nawet wcześniej, specjalizował się w tematyce niemieckiej. Jego taka książka najbardziej znana miała tytuł Izrael a NRF. Miała kilka wydań. Rozchodziły się z podlady. No więc znany był jako badacz problemów niemieckich. No i Walichnowski mi mówi, zwróciłem się do tego szefa Bundesarchiv, czy będę mógł mieć dostęp do archiwów organów policyjnych III Rzeszy Generalnej Guberni w czasie wojny. Co na to odpowiedział szef Bundesarchiv? Ależ panie kolego, oczywiście, proszę bardzo. Zobaczy pan, jak dobrze pracowała nasza policja. No już na pewnym szczeblu elity nie wchodziły w grę jakieś tumanienia propagandowe. Szef powiedział, nasza policja. No i mówię, a jak chodzi o agenturę, to nie mieliśmy najmniejszych trudności z werbowaniem od dorożkarzy po profesorów uniwersytetu. Jak chodzi o waszą centralę, to tam tylko generał Grotrowecki nie był naszym agentem. Tak powiedział Niemiec. Ja oczywiście tego nie weryfikowałem. Powiem szczerze, że nawet nie mam ochoty weryfikować tego. A Walichnowski powiedział, że jak w III RP w tym byłym zbowidzie przyszło do weryfikacji funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL-owskiego, no Walichnowski był, no i nie ukrywał tego. No dosłużył się w PRL-u stopnia generała przecież. Był komendantem Akademii Spraw Wewnętrznych. Zlikwidowanej zresztą i nieodtworzonej w żadnej formie. Otóż Walichnowski, jak tam przyszło do weryfikacji, to mówi dobrze, ale przedtem proponuje, żebyśmy zweryfikowali byłych agentów Gestapo i SD. Bo nie chciałbym, żeby mnie w tej chwili jako oficera organów bezpieczeństwa państwa polskiego weryfikowali byli agenci Gestapo i SD. Zapadła grobowa cisza, moi drodzy.
Ja w mojej książce powiem wam, nie, no, ten temat tak ruszyłem oględnie. To znaczy, napisałem jedno. W mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej, nie, przepraszam, totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RP. Tam okres wojny jest też omówiony. Napisałem tylko jedno, że jak powstawała Centrala Służby Zwycięstwa Polski, to generał Tokarzewski obsadził tą centralę, bo to tam to były dwie centrale, to trzeba wyjaśnić. Jedna centrala to byli ci oficerowie, którzy byli w Komendzie Głównym i oni się zbierali co jakiś czas. A druga, stała część centrali to były panie, które prowadziły ten sekretariat. Oficerowie Armii Krajowej mówili, że są dwie komendy główne AK. To mówię, żeby nie było nieporozumień odnośnie tego, co powiedział szef Bundesarchiv. Otóż ja napisałem tylko tyle, że generał Tokarzewski obsadził ten sekretariat swoimi, jakby to powiedzieć, koleżankami z Loge du Haymé. To są te loże masońskie adopcyjne, które przyjmowały kobiety. I ja tam tylko tyle napisałem. Obsadził to tymi siostrami, bo tam mówią też bracia i siostry, tak jak w zakonie masoneria się też uważa za zakon. Obsadził to tymi osobami i ja napisałem tylko tyle, o czym wiedziało Gestapo. Zresztą cytowałem tutaj książkę bardzo dobrze poinformowanego badacza masonerii Leona Haina, bo oprócz profesora Hasa jeszcze był drugi źródłowy badacz masonerii, Leon Hain. I on w tej książce to napisał. Ja tylko ich zacytowałem i powiem państwu szczerze, że dalej nie miałem ochoty grzebać w tym i nie mam ochoty w tym grzebać. Po prostu. A wiem od kogoś, kto poszedł do tych archiwów i zaczął grzebać. Zwrócił się do mnie o ekspertyzę, ale powiedział, że stwierdził, że tych teczek agentury Gestapo, SD czy Abwehry nikt nie bada. One w ogóle nie były otwierane. A tam jest w IPN, jak w każdym archiwum, jest wykaz osób, które to oglądały. Więc IPN się agenturą Gestapo i SD, a także Abwehry, jak z tego wynika, w ogóle nie zajmuje. Nie tylko IPN, inni historycy też. Więc ja nie chcę tego tematu grzebać. Mam swoje informacje, ale one są tak przykre, że nie chcę o nich mówić. Czy pan docent mógłby coś więcej powiedzieć o infiltracji państwa podziemnego przez III Rzeszę? Na ostatnim wykładzie powiedział, że ma zbyt przykre informacje i nie chce o nich mówić. Coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło, proszę pana, to są naprawdę przykre informacje. Ja za dużo na ten temat wiem, żeby tak to lekko rozpraszać. Proszę pana, tutaj, żeby o tym mówić, to najpierw trzeba zrobić wykład metod wojny informacyjnej. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, zrobić porządną analizę walki informacyjnej, zwłaszcza tej tajnej walki informacyjnej w okresie II wojny światowej. Co nieco na ten temat pan ma w tej mojej książce Totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RP, bo ona obejmuje też okres II wojny światowej. Tam jest coś na ten temat. Proszę pana, niech pan pójdzie do IPN-u i ogrzebie. IPN ma te teczki z okresu okupacji. Jakoś ich nie wykorzystuje. Ich tylko interesuje PRL. Ich tylko interesuje agentura PRL-u, które jakby nie było od strony prawnej, było państwem polskim. Możemy krytykować i tak dalej. Jakoś do walki z PRL-em wtedy, jak Liga walczyła, to nie było chętnych. Teraz na pęczki, a wtedy jak rzeczywiście ona psociła, zwłaszcza w okresie Gomułki, gdzie przeprowadzała politykę depopulacyjną. Myśmy z tym walczyli, poszliśmy za to siedzieć.
ale myśmy walczyli nie dla jakichś wydumanych ideologii, tylko dla ratowania biologicznego bytu narodu polskiego. Ale myśmy później znaleźli dojście do środowisk kierowniczych PRL-u, przekonaliśmy ekipę Gierka i w okresie Gierka doprowadziliśmy do odwrócenia tej polityki. Gdyby nie to, to już w ogóle byłyby niedojedzone resztki, za przeproszeniem, z narodu polskiego w tej chwili. Usiłuje się zniszczyć ten nasz dorobek, ale nam chodzi o cel pozytywny, a nie tylko o walkę z komunizmem. No, walka z komunizmem była pochodną, bo jeszcze wtedy istniało coś takiego. Gomułka niewątpliwie był komunistą ideowym, który zresztą prowadził politykę zupełnie sprzeczną z założeniami komunizmu. Tośmy właśnie wykazywali. No ale za to trzeba było iść siedzieć, proszę Państwa, wtedy. Ale nie to jest naszym sukcesem, żeśmy siedzieli, wprost przeciwnie. Tylko to, żeśmy później doprowadzili do zmiany polityki. A wy, wasze pokolenie, co? Mówi się o tej depopulacji, a wy nie potraficie obecnej władzy przekonać, czy wymusić na niej zmiany depopulacyjnej polityki demograficznej. No i co? Spróbujcie to zrobić. No, są wybory. Z tego punktu widzenia analizujcie kandydatów. No, to jest podstawa. Jak nie będzie ludzi, to nie będzie nic, jak wiadomo. Więc, proszę Państwa, to jest taka sprawa. No a oczywiście badaliśmy te sprawy. Nas interesowały właśnie archiwa z czasów okupacji. Tam jest klucz do obecnej sytuacji. Archiwa PRL-owskie to już jest pochodna, żeby Państwo wiedzieli. No i mogę wam powiedzieć tyle, że po prostu Polska i to i lewica, i prawica, i centrum, jakby to nie nazywać, zostało dokładnie zaminowane agenturą niemiecką w czasie wojny. Przede wszystkim. Ta agentura niemiecka miała polecone nawiązywać współpracę polityczną i agenturalną z agenturami radzieckimi i agenturami PRL. I jeżeli gdzieś macie do czynienia z osobami, które zaczynały karierę we wczesnym PRL-u, to radzę nie sprawdzać archiwów SB, bo to jest trywialne, tylko sprawdzić archiwa Sicherheitsdienst i Gestapo, czy tam ich nie ma. No, również warto by było, tylko nasi przyjaciele niemieccy nam tego nie udostępnią, pojechać do Bundesarchiv w Koblencji. To jest najciekawsze. Tam mało mnie interesuje, kto był w Niemczech agentem Stasi, bo to jest dostępne, proszę bardzo. A mnie interesowałoby, no i niektórzy moi współpracownicy tam docierali do Bundesarchiv w Koblencji i archiwum agentury niemieckiej w czasie wojny. Oczywiście nie wszystko wam udostępnią, co jest oczywiste, ale zacznijmy od tych archiwów, które są w Polsce dostępne. Bez przerycia tego wszystkiego dorzucanie wyrwanych informacji jest absolutnie bez sensu, no i jest przykre. Można zrobić w ten sposób ludziom krzywdę.